Chodźcie, chłopaki. Chodźcie, chłopaki. Chodźcie, chłopaki. Dzień dobry. Dzień dobry. Znaczek, jakie mają fajne gitary. Może będą się zamykły za jazdą. Jak w zeszłym roku. Patelnie, może pani kupi patelnię? Dobra, nowa cynowana. Nie, nie. Na pewno się przyda. Niech pani kupi, chociaż nie, jedno. Dziękuję, mam. Mam, nie trzeba. Tak. Sprzeda pani kartofli. Nie mam. Darmo nie chcę. Nie, 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 nie. Nie trzeba, nie trzeba. Ranuś, gdzie się kręcisz? Do domu. Zamknij to. Idź, kochanieńka, idź, ja nie mam czasu. Arian, do domu! Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Arian, zbieraj te garnki. Już jeden gdzieś zginął. Daj popatrzeć na cyganu. Chodź szybko. Nareszcie przyszedł. Są ludzie, którzy zrobią wszystko po to, żeby się wyrwać z domu. Oczywiście po to, żeby się leczyć. A jakie jest najlepsze lekarstwo? Wódka, piwo i wino. Nie wszystko naraz. Ale wino oczywiście tak. Natasza bardzo chętnie częstuje. No spokój, spokój. Piękny koń. Piękny, piękny. Widzisz? Już miał chętkę na twojego konia. Trzeba go pilnować dzień i noc. Oni tu wszystkich okradną. Samolot też ukradną? Najpierw ukradną ciebie w nocy. Widziałeś tego z wolkiem? Co? Ty tu najlepiej zostań i patrz, co się dzieje. Chłopaki, pójdę z wami. Zostań i obserwuj. Ale ja muszę iść. Bo mnie mama kazała. Dziadku, naprawdę idziesz do znachorki? Dziękuję. Dziadko, boli mnie od wczorajszego wieczoru. Całą noc nie spałem. O, Filip już zaprzągł. Niech Adela powie pani, żeby się pośpieszyła. Na nikogo nie będziemy czekać. Oj, cholera. Ciekawe, kto będzie za mnie pracować. Siadamy, odjeżdżamy. Pan rozkazuje. Adela, uważaj na zajazd. Dobrze, dobrze. Janka, cyganie przyjechali.
To ja już dziękuję, Adelu. Cyganie przyjechali, to Janeczka od razu dostała małpiego rozumu. Powróżyć? A potrafisz? Tak. Będziesz miała dużo szczęścia, dużo życia. Pokaż mi ten pierścionek, ale ładny. To jest zaczarowany pierścionek. Czy ty umiesz czarować? Oczywiście. Co byś chciała? Czarni kartofle. Kartofle? Tak. Kto tego nie potrzebuje pierścionka? Jakie masz ładne korale. Podobają ci się? Mhm. Możemy się na coś zamienić. Może na twój pierścionek. Dobrze, ale tylko na dzisiaj wieczór. Tak, tylko na dzisiaj wieczór. Dobrze. Teraz mogę sobie wyczarować kartofle. Nie potrzebujesz. Chodź ze mną. Chodź. No chodź. Mam na imię Janka. A ja Anita. Poczekaj tu na mnie, dobrze? Dobrze. Adelciu. Bez pozwolenia pani albo pana nic nie dam ruszyć. Dziadek na pewno by się zgodził. Oj, zresztą nie ma tu kartofli, są w piwnicy. Mogę. On mi nie pozwala. Nie bój się go. To mój pies. On ci nic nie zrobi. Tak? Czekamy. Zawsze boję się tu schodzić. Kartofli się boisz? Nie. Nie toperzy. I chodź. Chcesz też kiełbasy? Nie trzeba. Weź. Dla nas wystarczy.
Weź jeszcze. Weź jeszcze jedną. Ludzie, mamy kartofle, najemy się! Nie chciała pieniędzy! To my podziękujemy ci muzyką. Chcesz? Ej, ciało! To nie zamknął piwnicy? Brr, stój. Ktoś był w piwnicy. Dobrali się do kartofli, zabrali słoninę i kiełbasy. A Adela nic nie widziała? Ja cały czas byłam na sali, a to temu piwo, a tamtemu piwo. Janka tu była z małą cyganką i chciała kartofle, ale nie dała. Z cyganką? No tak, to wszystko jasne. Trzeba powiadomić policję. Tak, z cyganką. Adela, byli jacyś świadkowie? Nie. Złapał ich ktoś za rękę? Nie. Tak, cyganką. No tak, i znowu wszystko na mojej głowie. Sama będę się musiała upomnieć o swoje. Prr, stój! Filip, wyprzęgaj. Cyganka prawdę powie. To było, co jest, co będzie. Na domu, dla rodziny, dla serca. Stara cyganka tylko popatrzy na kogoś i zaraz wszystko wie. Widzisz tamtego człowieka? To jest ktoś oderwany od ziemi. Chciałby latać wysoko jak ptak. Ale spadnie. Może już spadł. Ale tak jak kot na 4 lata. Skąd pani o tym wszystkim wie? Teraz proszę o mnie. Będziesz miała zmartwienie. Od kobiety. Blondynki. Ona się zbliża do ciebie. Jest już blisko, coraz bliżej. Tak, elegancka, w pięknym kapeluszu. Oj, śmigła pani. Nie lubi, żebyś się jej sprzeciwiała. To moja mama. Kto tu jest? To tamten. Gdzie jest wójt? Prosimy, prosimy. Zapraszamy na pieczone kartofle. Świeżą kiełbaskę. To są kartofle z mojej piwnicy. Z naszych. Nikt nie ukradł. A kiełbasa? Słonina? Mamo! Mamo, to ja im dałam. Słoninę też i kiełbasę. Kto ci pozwolił? Przecież my mamy dosyć. Dla nas wystarczy. Marsz do domu. Potem z tobą porozmawiam. Proszę mi wybaczyć, ja nie wiedziałam, że... To ile pani za to chce? Nie, no już zostawcie. To już... A, to dziękujemy szanownej pani.
Pasjamencie małe! No nareszcie. Siadaj. Pierścionek? Ukradli ci go, co? Przecież to mój pierścionek. Ale kartofle nie były twoje. Czy ty je chociaż zbierałaś? Dać łatwo, ale zapytać o pozwolenie trudno. Prawda? Jak miałam pytać, jak ciebie nie było w domu? No to co? Czy ktoś ci na to pozwolił? Odpowiedz. Proszę, odpowiedz, czy ktoś ci na to pozwolił? Adelciu, ja dam pieniądze. Proszę jutro kupić kartofli, ile trzeba. Dwa metry. Thank you.
Tak bardzo chciałam cię zobaczyć. Co ci jest? To przez te kartofle. Nie chcę wrócić do domu. Chciałabym jeszcze trochę tutaj zostać. Może zostać na całą noc, ale jutro jedziemy dalej. Spójrz, zobacz. Adela! Adela! Co pan krzyczy? Coś się stało? Janki nie ma! Jak to nie? No niech Adela zobaczy! Co się tutaj dzieje? Janki nie ma! Jak to nie ma? Są ludzie, którym żal paru koszyków kartofli, a nie żal własnego dziecka. Nie była na śniadaniu, myślałam, że śpi. Na pewno się znajdzie, gdzieżby mogła pójść. Adela, trzeba jej szukać. Adela, Adela, wszyscy ciągle czegoś chcą od Adeli. A jak ją cyganie ukradli? Jak to ukradli? Cyganie mają dosyć własnych dzieci. Adela! Janka! Trzeba jej szukać! Jo! Dzień dobry. Jo! Jo! Anita! Anita, gdzie my jesteśmy? Cicho, babcia usłyszy. Anita! A co ty tu robisz? Co to? Panienka chce być cyganeczką? Panienka, da mi rękę. Oj, niepisane panience, cygańskie życie. Niepisane. Szczęścia nie widzę. A zmartwienia dużo. Oj, dużo, dużo. I buty. Jakie buty? Na pewno buty. Nie rozumiem. Mama panience będzie buty na noc zamykała. Niech panienka wraca do domu. Co? Tak będzie lepiej i dla panienki, i dla nas. Brrr, stój! Ja do szefa! Proszę! Gdzie jest pan Brąski? Już go woła! Panie Brąski! Co jest? Pani Marta do pana! Ha, Marta! Janka zginęła! Jak to zginęła? Wyłącz silnik! Adela mówi, że ją cyganie porwali. Czy ktoś to widział? Sama już nie wiem, głowa mi pęka. Ale Marto, cyganie nie porywają dzieci. A z Janką nigdy nic nie wiadomo. Może poszła za taborem? Trzeba jej szukać. Znajdzie się. Mówisz tak, żeby mnie pocieszyć. Myślałam, że mi pomożesz. Wio! Marto! Marto! Zaczekaj, pomogę ci! Szykuj samolot. Aha. Julek! Julek! Znowu tu jesteś. Janka! Ukradli! Jankę ukradli? Ty chyba zwariowałeś. Naprawdę?
Cyganie! Już pojechali! Odwiązuj! A co? Prowadź do swojej pani! Szukaj! Szukaj! Prowadź! Gotowe, panie Bromski! Panie Majzer, zapalamy! Chłopy, odsuńcie się! Kontakt! Kochany piesek. Janka! Chodź, uciekamy. Co ty? Ja nie chcę. Przecież ci porwali. Ukradli. Nikt mnie nie porwał. Sama do nich przyszłam. To idziesz? Tam mam konia. Janka! Janka! Janka, chodź! Nie, zostaję! Masz twój pierścionek! Korale! Nie, mam takie drugie korale! Oh!